Czołem. Tak, mam dzisiaj finał. Prestiżowy finał polskiej kwalifikacji pan Redlica. O ościstronie prezesa, znaczy Mateusza Partla. Dobra, stańmy na tym, że nagroda jest ościstronie prezesa. Tak naprawdę ten finał jest prestiżowy, ponieważ obydwoje awansowaliśmy to. Zarówno jak i Partoś Sośpro, którzy gramy dzisiaj w finale, awansowaliśmy to głównego turnieju Panter Blitzer, który się zacznie na początku czerwca. Ale jako, że została nas dwójka, no to ktoś musi wygrać i dzisiaj się za chwilę okaże, kto. I będę grał pierwszą partię czarnymi w ogóle. No, wyjątkowo to będzie pierwszy mecz, w tym szanse obstawiam na małą niekorzyść, ale tak minimalnie, 45-55%. Więc nie najgorsze szanse. Powinniśmy za chwilę zaczynać. Tutaj właśnie czekam na aż Bartosz wykona pierwszy ruch. To też będzie dla mnie rewanż, chociaż nie myślę o tym jak rewanż, ponieważ jak pewnie widzieliście Mistrzostwa Polski, to właśnie z Bartoszem Sośro odpadłem z Mistrzostw Polski w ćwierćfinale. I głównie to było za sprawą tego, że zagrałem po prostu słabą partię, a przeciwnik zagrał świetną partię. Kasper Paul, dziękuję za powodzenia. Postaram się zagrać dobrze i też zabawać małą liczbę, dużą liczbę kibiców, oby. Zobaczymy. No, jest 10 wieczorem. Nawet nie przypuszczałem, że będę grał tak późno. O, koniewczy. Holender, to jest ruch, który ja sam stosowałem i niestety tutaj się sprawdza w tym pandemicu. Czy chcę kopiować? Dobra, będę kopiować koniewczość. Zobaczymy, co wyjdzie. Więc wyjątkowo ten pan Debis jest tak późno, ale krakało się w późniejszych godzinach. Staram koń C5. Zobaczmy, czy ma coś przygotowane o to. Koń C3, koń E4. Taki trochę rzadszy wariant. Mam nadzieję, że nie będzie znał. Ogólnie mój cel dzisiaj to jest tworzenie dziwnych pozycji, bo w normalnych pozycjach wiem, że będę miał kłopot i granie szybko, bo jeżeli będę grał wolno, to no to taki doświadczony zawodnik jak Bartosz na pewno to wykorzysta. Postawienie dla Poland Husas i dla tych osób, co są w Poloninie. Właśnie wiem też, że mój przeciwnik też siedzi też gra z Polonina. Mam nadzieję, że tam nie pada, bo w Warszawie niestety pada, czyli pada to fatalnie i wciąż pada, więc no nie mogłem dzisiaj wykorzystać aktywności fizycznej. Co ja tu zagram? Zagram E5, C5. Właśnie nie wiem, co zagram. Zagram w rondzie 4, wymienię tego skoczka. Więc no dzisiaj bardzo padało i no właśnie nawet nie ciężko było wyjść na zewnątrz. Koń G4, koń G4. Normalna pozycja. H3 zagram. Może zagrać koń F5, spowodować G4, ale chyba odejdę na T7. Chociaż może powinienem na C8. No właśnie, K4. Trochę może odrobinę pasywnie stoję, ale mówi się trudno, wiesz, na T8. Tak, więc no normalna pozycja. Pewnie zagram E5 albo T5. Pewnie biorę zagram T5. Nie, tam ma E2. Logicznie. Zagram E5. Po C5 spierzesz na T4 i przynajmniej pionie tego końca. KT5, C5. I spróbuję grać przez F5. Znaczy nie mogę też od razu grać F5, bo muszę właśnie na sprzeczności związane z ruchem koń G5. Więc tutaj muszę. Chciałbym to przygotować. Może koniec H6 mamy i F5.
A3. No właśnie, pojawić ma koń 9, więc no nie chciałbym mu tego wpuszczać, tego skoczka. No też wiesz, F8. Koniec H6, F5. No może dać koniec H6, F5, ale nie wiem, czy mi się śpieszy, bo B4 na nim prosi. Zaraz wierzę F8. Spróbuję przygotować, zagrać wieża 8, koniec C3. No zagram tak i spróbuję przygotować to. Bo B4 nie może nawet zareagować, może zagrać koniec H6 i już jechać F5. I przynajmniej mam wszystkie wikule na właściwym miejscu. A pan Husas pisze, że Stachista wziął specjalnie do TLT. Ale w krach to nawet nie wiadomo, czy łapie. Może nie łapać. Koniec H3 oczywiście. Czy może koń E5 podstawi... A, koń E5 i koń C1. Ale może mieć jakieś sztuczki z F5, koń E5. Nie, koniec T2. A koniec T2 to chyba po prostu bije. Mam dobrego końca, więc tego się nie obawiam. Zagram. Właśnie... No chcę to F5 grać, tylko właśnie po piciu TF koń E5 jest bardzo wkurzające i... Nie chciałbym mu tego dawać, a ktoś jeszcze tam ma H6 może. Dobra, zagram dama to 8 i spokojnie. Nie śpieszy mi się z tym F5 na razie, bo tam ma H6, zagram F6 może. Bardzo dobra pozycja. Jednak lew skroń to istną. To, co jest ważne właśnie w tych pozycjach, że właśnie ja nie mam tego końca czarnopolowego i właśnie mogę grać na słabo ścianych pól, a ten koń z G2 trochę stoi tak, no nie stoi G2. Nie stoi lewie. Chciałem zaznaczyć na czerwono, to na wielotowo stoi. No, oczywiście tam F5. Jedyne, co mógłbym poprawić, to skoczek A6, ale ten skoczek przynajmniej broni bola B4, więc no, to jest też istotne. To chyba piątka podstawił, tak? Refer, koń C4, koń H3. Chociaż może odejść skoczkiem, więc może to było niepotrzebne. A, bije. No to jak tam piątko, to biorę. No. Piątkiem nie podradzę. B4 P6 zagram. Wieża E1. Tak. Zagram król G7. Spróbuję zagrać H5, H4 jechać na króla. Przecież może mieć... F4 mieć, tak. F4 może być... F4 to jest dobre posunięcie w sumie. Trochę tego nie doceniłem. Czy chcę pić na F4? Właśnie picie konia F4. Mogę tego nie docenić. Ajajaj. No picie konia F4, koniec T7. Nie podoba mi się to, ale nie wiem, co mam grać, więc zagram i zagram tak. No wciąż mam pewnie więcej, więc no, nie powinienem się specjalnie obawiać, ale nie musiałem dawać F4. Mogę zagrać koniec C7 od razu. No, ale wciąż to jest w porządku, bo może zagram koń C7, może na razie nie będę nic robił. Wieża E2, nie graj tam macie 5 po koniec 6, tak to nie zagraj. Może zagram wieża E5, koń T3, może zagram tam F6. Po wieża F1 zagram gdzieś, jeszcze myślę gdzie. Może odejdę król G8, po wieża F1. Król G8 nie może bić, bo czem tam F1. Tak, no może odejdę z powrotem król G8. Na pewno więcej, no trochę tam aktywność, ale nie powinienem się tej pozycji obawiać, mimo wszystko. Wiesz, F2 ma na posunięcie. Zagram tam macie 7. A, chociaż podstawiłem koń E6. Podstawiłem koń E6. O. No podstawiłem, a oczywiście padło, że lubi grać na skoczki, to musiał to zagrać. O, tak, granie o 22. No chyba może bić, no nie chcę bić, bo będę miał tego, to mówię, że będzie miał, ale też chciałem grać szybko. No dobra, zbiję, no w sensie, a bije, dobra, bij. Końca 7 zagraj. Bierze F7, tam A1 mam. Więc tak, król G2, koń E6, tam ma T6, logiczne, a i wciąż nie mogę grać. Kurde, bardzo skomplikowałem tą pozycję. No nie jestem zadowolony z tego, jak pograłem tą. No bo zagraj tak.
trochę pasywnie, ale no może trochę zabrać się jak najszybciej. Tam E5 ma wprawdzie. No, tam będzie bardzo wkurzający. Chociaż to ma. A, tam ma jeszcze się Semis. Chociaż może po koniec, że tam ma koniec stawienie spadza, to niebezpiecznie wygląda. Ach, nie chcę Semis, tylko nie chcę koniec T5. Nie, chyba może być Semis. Dobra, niestety to się skończy Semisem, bo tam ma C7, tam ma E4, tam F7, tu H8. A po koniec, że koniec T5, no było się niebezpiecznie, bo mam niby piątka więcej, ale jestem strasznie powiązany, więc. No to chyba się skończy remisem. Tam mają 6 kluki 8 i remis. No trochę wypuściłem. Zapomniałem o tym koniecznie. Się po koniecznie już nie wiadomo, kto stoi dobrze. Więc no to dobra, no remis czarnymi w pierwszej partii też nie jest zły. No co, że to musi powtarzać, bo to wieża H2 na E1, więc tutaj nawet nie wiadomo, co jak ma grać. No tak, pewnie będzie powtarzać. To. No nic, no. Pata nie najgorsza, ale mam mało niedosyt, bo wydawało mi się, że z pędziem więcej mogą wygrać. Ale mówi się trudno, gra się dalej. No i za chwilę zacznę partię numer 2. No właśnie to koniewczy było. Czy chcę dać grać koniewczy? No dobra, znalazł się za tą koniewczy po Leti, bo to się dobrze spisywał. Zagram G3. Nie będzie mnie kopiowo nie zagrać G6, więc zagrać T5. C6. Dobra, zagram oszadę. Koniec G4. O, niestety będzie chciał spić na F3 i pozbyć się moich skoczków. Tak, to będzie nieprzyjemne. Ogólnie, tak jak powtarzałem w moich wcześniejszych meczach, skoczki są bardzo nieprzyjemne w picu, więc no jeżeli mi spije na F3, to ma tą przewagę skoczka i może zrobić więcej sztuczek. No, że gram normalnie. Tam C2, A5, A3. Pewnie zaram koniec C3, tam B2, albo wieża C1, tam B1. Tak, to jest wszystko niestety standardowe. Niestety jest coś takiego. Myślę, czy by tutaj skomplikować, czy... Dobra, zaram H3. Trochę spróbuję zagrać inaczej. Koniec H5 i zagram albo G4, albo... No może coś innego. Może zaraz wieża C1. Patrz, to jest B na B5, więc potem mam CB. Tak, kata ma P6. No będzie wiadomo szkoła aktywności tutaj na tym skrzydle. Mogę grać koniec T4, ale chyba nie chcę grać tego. No może chcę. Dobra, zaraz G4. Zaraz G4, koniec G6 i... Choć to mogę, chyba mogę. W sensie minus jest taki, że pospywam się skoczka, ale no nie widziałem nic lepszego tutaj, więc no taka normalna pozycja. Niestety pozycja jest dość spokojna i to jest styl mojego przeciwnika, więc nie jestem do końca zadowolony, ale to póki dużo wiru, to póty można coś wymyśleć. KPC zbije na G6, zbije. No z tym będziemy zbije. Pewnie będzie to wieża B8. Tak, wieża B8. I chce mi się przyczepić do pionka. Zagram wieża B1. Nie to, że mi się podoba, ale wciąż to no, nie stoi to tak źle. Tam A7. No właśnie, tutaj właśnie niestety bardzo pasywnie tu stoję. I pytanie, co tu zrobię, bo tego jeszcze nie jestem pewien. Tak, no, może albo E4, albo coś tu muszę wymyśleć, bo no, to jest bardzo wkurzająco. No, to jest właściwie bardzo wkurzająco. Zagram A4, ale nie podoba mi się to, ale przynajmniej ten koniec może odejść na A1 i nie, przynajmniej nie muszę ten. Martwić się o piątka A3. Więc to jest jakiś plus tego. A minus jest taki, że puszczam pole B4. I pytanie, co możesz zrobić z tym polem? Może zagrać wieża B4. Koniec C5, myślałem, że mam koniec D4. No zagram to. To może było niepodprowadzone. Może wieża B4 było lepsze. Chociaż po wieża B4 koniec... No tak, wieża B4 było lepsze, żeby mi nie dawać koniec D4. I po koniec C3 być może oddać w ogóle jakość. A tu chyba stoję w porządku. Może zagram
Koń B3. Wygląda pozycję w porządku. Po E5 może być na C5, może być na T5, może tak i... Więc teraz się nie obawiam. I przynajmniej czas się wyrównuje, bo na początku miałem trochę mało czasu, więc to jest plus. To, co jest też na plus albo może minus, to właśnie granie o tak później porze, chociaż jak mówiłem, granie online o tej porze zazwyczaj nie jest tak dziwne. Zwłaszcza ja byłem pod wrażeniem, tam co się tam nastąpiło. Mogę grać CD. Koń P3 pewnie zagra. CD, koń P3. T6, koń T4, TC, koń C2, CP, to może jest niejasne. Tak. Nie chcę grać koń C5. Tak, nie chciałbym grać koń C5. Może muszę. Może CT zbije mimo wszystko, bo nie chcę optować. Grat CD, to jest trochę, tak się nie spodziewałem, zbije na C5. Młodszy jestem, ja to koncepcyjny, no jestem młodszy. Minimalnie. Koniec C5. No dobra, nie chcę bić ponownie na B8. Ale zbiję. Zatem wieża C1. I po wieży C8 muszę uważać. Nie mogę odejść końca po koniec F2, ale chcę odejść gdzieś, typu tam o P2 może odejść. A, tam mam B2, koniec D4, wieża C7. Tak. Więc może to odejdę, po końcu T4 mam wieża C7, koniec B2, wieża C8. Tak, a to się koniec C5, koniec C5, D4, więc tutaj być może muszę odejść wieżą gdzieś. Tak, może zagrać wieżę B8. I teraz muszę, może powtórzyć tam C2. Tam ma 7 kart, koniec, a chcę wskać. Tak, chcę grać, a nie może tam mam P5? Moment. Czy on nie podstawił? Po koniec T4 wieża C8, a po wieża B8 koniec C5? Chyba nie widział tego. W sensie może być na D4 wieża C8, król H7 i pojechać koniec C3 i szukać demisu. To może być niezła szansa, więc musiałem bić tam E3, król F1. Nie, wieża C7. Czyli może znowu zacząłem zbyt optymistycznie. To mi się ostatnio zdarzało, jak mówi też Mateusz Patek. Koniec C5, zagram wieża C5, bijcie zagram. Może tutaj niewiele było. Niedobrze. No dobra, zagram. Właśnie nie wiem, co zagram. Bo mi się dobrze stoi, ale właśnie ma skoczka i kurczę, ten skoczek to jest pad wkurzający. No bo zagram D4, będę musiał chyba, niestety, nie będę tutaj mógł myśleć o przewadze. Zagra E3, no i kraj spokojną pozycję. Nie jestem zadowolony, ale co zrobić? Koniec w jeden kraj. Postaw koń F6. Nie wiem, czy to jest groźne, ale może być groźne. O, niedobrze. Bardzo niedobrze. O, jeszcze muszę grać szybciej. Dobra, zagraj tak. No niedobrze się zrobiło. Być może w ogóle tutaj przegrywam. Tak, pobicie król F8, więc może w ogóle tutaj tam trochę działa z tym ruchem. No dobra, kraj tak. No ale jeszcze co mam robić? Biedny żuczek. Przynajmniej po koń T7 mam C6, to nie 5 C7, więc tutaj musi, jeszcze nie wykrywa tego pionka, ale to będzie z bardzo ładnym posunięciem. Niestety. No dobra, no spróbujemy. Jeszcze będę się ten C6 zagrał mimo wszystko. Koń B6. Nie wiem jeszcze co. Ale może tak muszę grać na pewno. Muszę grać C7, król T6, koń C8, F6. A nic tu nie daje. Dobra, może jechać. Jedź i licz na to, że się uda. Król T6, kraj H4. Pewnie tak nic nie musi robić. Tam może po prostu skoczka przestawić i tutaj nic się nie dzieje.
Bije, co wydaje mi się, że daje szansę, bo może grać G5 teraz i tutaj wydaje mi się, że nawet mam szansę. Wydawało mi się, że Sara z troszkiem A8 i oforle od tego pionka, a tu mam właśnie G5 i to już nie jestem pewien, czy stoję tak dobrze. Bo nagle po FG bije FG, gram H5, mam dwa otwarte pionki. Wydaje mi się, że nie powinienem tego przegrywać. No dobra, król G4. H5, bidzie. No tak, tak. G6, E4, G7 mogę zagrać. Chyba, że nie mogę. G7, D4 tu. Dobra, graj tak. Nie kombinuj. D4, tak. D3, król F4. Chyba nic nie podstawiam. Tak, D3, król F4 mam. Król D5, król E3. Król F3. Ale to jest pozycja. Król E4 mam. Aha, to chyba, to się nie wiem, czy wygram, czy E2, koniec E2, koniec C4. A, i podstawiłem król C5. Ojajaj, ale znalazł klucze sztuczkę. No nic, no dobra, będę grał to, ale podstawiłem to zupełnie. Król C4, koniec F5. Ajajaj, no dobra, no to znowu będzie remis. A, dobra, kraj król A2 i niestety znowu remis. Chociaż tutaj chyba ja miałem ciężką pozycję i no nie będę rzutywał. Będzie grał na skoczka, ale ja mogę zdać królem. W sensie ja nie wiem, czemu to grał. W sensie, o, jest pat. Sukces. To mi papa. Jeżeli chciałbym mi dać matę, to musiałbym ustawić końca na P1. No dobra, to piję. Dobra, powtórzmy może. Albo to grajmy do końca po prostu i remis. No, bardzo wyrównany mecz. Chyba obecnie mieliśmy tutaj szansę. Chociaż no mówię, no stałem tutaj, no nie stałem dobrze po tej piecie. I w końcówce wydawało mi się, że przykrywa. Gdyby mi nie spójki EF, tylko zagrał od razu konie C8, to myślę, żeby wygrał. Po konie 7 ławi mi tego pionka. Tak konie F3, ja zagram to samo, bo miałem dobrą pozycję potem. Oszada, D6, D4, D6, D4, koniec F5. Zobaczymy, co wymyśli. Konie H4, jest koniec C8, jest też koniec C4, z tego co pamiętam. Zagram to. Koniec C6. I będę grał B4, E5. I taką trochę niestandardową pozycję. Tak, koniec C3. Kraj A5 oczywiście, z jedną konia 6, koniec C5. Tak, konie C3, oczywiście konia 6. Tam ma D2. Tak, tutaj w ogóle na szczęście nie musi się z niczym spieszyć. Zagram P6. P6 jest korzystne, bo czasem się przydaje. Nie pytajcie się dokładnie dlaczego. Ja też nie wszystkie rzeczy rozumiem. Wiem, że jak analizowałem tę pozycję, to czasem ten komputer pracował ten ruch P6, chociaż nie wiadomo, co ten ruch robi. A no tu po koniu H5 no, mam na pozycję jest. Być może mam konie F4, jeżeli mi pozwoli. GF tam ma H4 i no, nic się nie dzieje. PF4, no właśnie widzi, czytam mi w myślach i zagrał koniec H1, żeby po koniu F4 nic nie groziło. Wciąż mam konie F4 wprawdzie, ale czy chcę to grać? Kurde, ciekawe posunięcie zagrał. A, może też koniec F6 grać, ale koniec E2. Czy grać koniec F4, czy... Kusi mnie to koniec F4, a, koniec F4, bicie tam F4, G5. No, dobra, zagram to. Tam H4. Przynajmniej mam jakąś aktywność. Tam wydaje mi się, właśnie nie wiem, czy na końcu nie wygrywałem zamiast, ale może nie wygrywałem, bo tam jak zagrał E2, koniec E2 i właśnie król, wydaje mi się, że gdzieś tam powinienem wygrywać w tym momencie, ale może nie było wygranej. Koniec C5, F4, tak myślałem o tym, ale myślałem, że tu się nic nie dzieje po końcu G7 albo koniec H3 może jest zbyt optymistyczne, dobra, koniec G7. Może F5 zagra, ale F5 to niczym nie grozi. Koniec D4. No jest taki ruch.
Nie wiem, czy to jest idealne. Zagram pawień c5. I przynajmniej poprawię sobie wygrę. No, wbiję tutaj. No pewnie zagra e5, ale tam wieża a8. I to wygląda centrum dobrze. No wieża a8. Wygląda centrum dobrze, ale właśnie po e5 to te pędzie mogą wisieć. Więc tutaj rzeczywiście trzeba to e5, bo musi. Ale właśnie nie wiem jeszcze czemu ten. Czemu miałbym tutaj nażerać na tą pozycję. Może zagrać tam h5. Tam t4 może zagra. No, może coś ma. Tak, może to, może zagram król g8. I w sensie na razie nie widzę, co mi grozi. Być może, a może mogę granicę f5 6. Może granicę f5 było trochę trudniejsze. No ale trudno, no granicę f5 może zagram w następnym posunięciu. W sensie ma pani p5, ale no w sumie nic się nie dzieje. Mogę też pić na e5, f tam c4 i nie wiem w sumie czemu nie zmienię, no. No, on będzie wieża F4, tam A6, wieża H4, więc mówię o węcie, jakbym z króliki 8 zagrał DE, FE, tam C4, to by... O, ta strzałka mi się... Dobra, może przestanę rysować strzałki, bo o tej porze ciężko mi idzie. B3 gra. Wieża 7 mam. Zagram wieża 7. No, też jest T6. I po wieża 7 tam E7. Więc no, wygląda może trochę stale nieprzyjemnie, ale tak poza tym to nie powinienem mieć takich dużych kłopotów. Czekanie 4, co jest może być trochę, co jest trochę zestrujące, ale no jest jakaś idea nawet w tym ruchu. Zbiję, zagram koniec F5. Poprawię sobie tego końca przynajmniej. I w następnym ruchu zagram wieżę F8 koniecznie. Żeby mieć nacisk na te pionki. Tak, wieża E1. No dobra, teraz trzeba by znaleźć jakieś sztowe rozwiązanie, bo pozycja wygląda w porządku, ale no, ale to jeszcze nie jest takie jasne. Chciałbym G5 grać, nie wiem czy mogę. A, bo ja też mam wieżę E1, zaczynam A1. Nie wiem czy mam. Takie bardzo szalone, ale ponownie, w sensie, jako że gramy to dla fanu i dla publiczności, więc powinienem to zagrać. Tak, tak, tak. Gdzie tam G5? Dobra, raz się żyje. Jeżeli to nie działa, to trudno, ale... Ale mówię, no normalnie pewnie bym zagrał gdzieś jedną w typu G7, ale tutaj właśnie jako, że trzeba lubię tworzyć i jako, że, no mówię, gramy dla publiki, więc... G5, no warto zagrać. W G5 chcę bić wieża E5, bo też chcę bić wieża E2, wieża E2, bicie CD i szafy nie ma. Chyba E6 jest ruchem, którego musiałbym się obawiać. Nie, biję. Teraz biję wieża E5. Wieża E5 z wieżą czy pionkiem? Mam też bicie pionkiem. Bo w sumie nic mi to nie rośnie, chociaż nie wiem, czy właśnie... Po piciu pionkiem, no właśnie miałbym E4 jakieś, nie wiem czy mam. Dobra, zbiję wieżą. Miałem bić wieżą, piję wieżą, nie kombinuję. I po wieżę F1 tam koniec kierzyć, więc tej pozycji się nie obawiam. Po piciu na E5 piję te E5 i powinna być pozycja w porządku. No z Hermanem na H4 na pewno nie może stać źle. Tak, biję na te E5, A3. Okej, okay, zagram. Nie wiem, co mi grozi. No, on chce P4 pewnie jechać. Tak. No, zagram król G7. Podciągnę przynajmniej króla. Może zagram... Właśnie nie wiem, czy chcę grać F6, ale chciałbym grać król G6. O, król G6 to jest fajna idea, bo... sobie tutaj podciągam, ale kata ma E3. No właśnie... Ten ruch mnie trochę wkurza. Bicie królewa, koniec C2. No właśnie trochę mnie ten ruch wkurzył. Nie mam też dużo czasu, więc... No nie jestem zadowolony z tego, co się tutaj dzieje. Dobra. Dobra, kraj to. Nie wiem, czy to jest dobre, ale... Króla trzeba podciągnąć, bo H4, koniec C2.
I może zagram. No, pójdzie bicie C5 ma. Ajajaj. Ajajaj, muszę uważać. Dobra, bij, cały tak. Podejdź królem. I swap te piątki. No dobra, bij, cały tak. Też bicie C6. Przegrywam czy nie przegrywam? Koniec H3, koniec F5, C7, koniec C8. Chyba nie przegrywam. Król G3, a, mogę przegrywać. O. Koniec F5, C7. D5 mam. Tak, czyli może grać, tak, może grać koniec H3, C7, T5. I chyba się trzyma jakimś cudem. Gdyby nie mam T5, koniec C8, to przegrywam po król G3, T5, koniec H3. A tutaj, no tam król T6 i... A i koniec T3 postawiłem. Ojajaj, ten pan to wszystko widzi. A ja niestety robię za mało zadań, żeby właśnie móc widzieć. A, ja jeszcze król G3 podstawiłem. Ojajaj. 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 To w ogóle mogę przegrać. H5 tu. Zaraz, król też H5, król H7, H6. Nie przekrywam chyba, ale tak ledwo. Jeszcze nie wiem, czy nie przegrywam. Mogę to przegrać w sumie. To mam piątkę na tych nasobych polach. No dobra, muszę to grać. Muszę grać. Muszę grać tak. Niestety muszę to grać i pozycja sobie się krytyczna. Koniec H3, kraj. Koniec G2. Aj, król F6 podstawiłem. Ajajaj, nie widzi. Ale to nie ma znaczenia. Cały tak. No nic nie mogę zrobić. Ajajaj, ale źle to wyszło. Wydawało mi się, że tą pozycję mam, bo tu chyba przegrywam po H7. Tak, H7, w 7 i... Zaram jeszcze tak, może zaraz cieszę się. A, nie zagrał, dobra. Może jeszcze coś zrobię tutaj. Kule 5, T4. A, chciałem grać... Nie wiem, czemu to zagrałem? Przecież nie wiem, czy to jest... Może jeszcze mamy jeszcze szansę na remis, bo... No właśnie, co on tutaj ma robić? Zagraj tak. Moment, czy to jest... Masz tu jest remis, koniec G6? O, i remis jest w ogóle. Ha! Jaka pozycja, myślałem, że przekrywam i chyba po prostu remisuję jakimś cudem. Koniec G4. Jaki numer? Myślałem, że to przegram i chyba po prostu jakimś cudem się ratowałem. O, jaka partia. Ponownie mógłbym powiedzieć, że mam nietosyt, ale po tej końcówce wydaje mi się, że powinien być zadowolony, że znalazłem jakąś metodę. No, może to był remis w ogóle, ale ciężko zwiedzić. Dobra, koniewczy. No to się koniewczy nie zagrać. Dobra, zagram to jeszcze raz, ale spróbuję trochę zmienić. Zagram P3. Zobaczmy, co ma na to. Koniec B2. Trochę tutaj zmienię koncepcję. No, zagram C4. E6, zagram. Zagraj D3. Trochę będę improwizować, ale chcę trochę inną pozycję dostać. Koniec D2. Może zagram E3. CC, koniec C4. Koniec E2 zagram. Trochę inna pozycja. Może nie jest idealna, ale. O, to zrobić A3. Dobra, kraj wyszedł C1. Wyszedł A8, to ma C2. No i będziemy grać trochę inaczej. B6. No tam staram to ma C2. Wyszedł A8, wyszedł A1. Taki trochę pozycja, taka trochę dziwna pozycja jeża, taka no, może trochę nie do końca udana, ale no ale jest coś takiego i można to grać, chyba. Jeżeli się oczywiście nie podstawi. Jeżeli szukam klucza szachowych końcowych, to polecam się, pisze pracę do Polak. Skorzystam chętnie, bo okazuje się, że nie wszystkie końcówki pamiętam. A właśnie to jest tak, ale właśnie z tymi końcówkami właśnie, ja ostatnio mówiłem na zajęciach, bo też mam grupę juniorów,
jak to mówić. I mówię właśnie, że z tymi końcówkami to jest tak, że tych końcówek się zapomina te cztery. Bo właśnie matowanie wieżą i końcem na wieżę. Znaczy granie pozycji wieżą na wieżę. Ta pozycja filitoa, że masz kula na T6, kula to 8, granica T5, wieża F7, a czarne mają wieżę E8. No i ta pozycja, no wiadomo, że to jest wygrana, ale właśnie ciężko pamiętać, jak tą końcówkę wygrać. Ja właśnie pamiętam właśnie z moim przeciwnikiem, właśnie z Bartoszem, właśnie kiedyś P1 może zagram. No właśnie próbowaliśmy sobie przypomnieć, jak wygrać tą końcówkę. I wymyśliliśmy to dopiero po 20 minutach. Bardzo ciężko jest to przypomnieć. I właśnie ja wychodzę z założenia, że nawet jak się zna te końcówki, znaczy się wie ocenę, to mimo wszystko trzeba te końcówki raz w roku powtórzyć przynajmniej, żeby wiedzieć, co robić. ED. No dobra, biję z kroczkiem, biję końcem. Ma koniec P1, ale to mogę nawet zagrać, tak, o, koniec C2. O rany, jaki duch znalazł. Tak, koniec partyzan. Kurczę, jaki bezczelny ruch znalazł. No okej, no to będę musiał chyba się bronić. Wiesz, te dwa koniec P3. No, świetne posunięcie. Koniec P3. No, muszę tutaj coś wymyśleć. Koniec C3 nie chcę. Picie. Oj, no trochę nie widziałem, nie doceniłem tego. Może wiesz, że jeden picie, koń T2. Znaczy picie, koń T2, koń C2 ma. Aha, no to będzie, no to czekałem mnie kłopoty. A może grać wieża C2, koń C3? Nie, też chyba nie mogę. Bardzo to posunięcie, w ogóle nie widziałem. No dobra, będę musiał się wdąć jakoś. Dobra, zagram tak. Nie podoba mi się to posunięcie, ale coś trzeba robić. Tam o P2 zagram. W sensie P4 mam przynajmniej koń T2, więc przynajmniej może, że trochę nie straciłem tak definitywnie, na pewno na 100%, ale nawet po końcu C4 nie. Nie uważam, że czarny powinien tutaj nażarać na tą pozycję. No właśnie. I teraz pytanie, co chcę robić? Czy chcę bić na P6? Nie, tam P6 bić o koniec C2. Nie mogę, muszę być na C4. Ale nie chcę właśnie tego pionka bić, bo no daję mu pionka C. Ajajaj, jaka ciężka pozycja. Bicie, może koniec C2, tam A6. Nie, też tutaj nic nie ma. No trudno, chyba może to bić i myśleć o remisie, co no, to nie jest to coś, o czym marzyłem. Ale czasem trzeba. Nie można wszystko wygrywać. No tam obejrzy koniec parzy, pewnie wyżej T5 ma. No i ta pozycja jest no, paskudna. Tam o T5 też jest posunięcie. Nie wiem jeszcze, na ile to jest groźne. W sensie, może zadać tam P2 przynajmniej. Chociaż wieża P3, no dobra, zagram tak. Wieża położę tam E2, zagram i przynajmniej się przedstawię. W sensie, tutaj przynajmniej blokuje to pionka C4, więc ten pionek C4 nie pójdzie. Ale właśnie, no to chciałem grać tam E2 i tu przynajmniej kreśli wieża C4. Po koniec 4 pije wieża C4. Wieża C8 gra, okej. Nie wiem, że coś się dzieje. Zagram, że ten to ma H5 chce, czy może chce. Może zagram tak po prostu. Może trochę żyjcie, bo mam, nie mam dużo czasu. Tam ma G5. No zagram H4. Ponownie daję koniec B4, co mnie nie cieszy, ale no co zrobić. Mogę grać wieża T1 chociaż. Chociaż może to grać, tak. Koń C3, wieża C3, koń T5, wieża C4. A po koniu O4 też piję na C4 i przynajmniej odbijam te pionki. Więc koń C3 może nie jest idealny. Czy mam koń C6? Tam F6, koń T5. Tam ma H4, G3. Nie wiem, chyba nie mam. Dobra, kraj F3.
Tak, tam E6 i E4. Przynajmniej te prądzie trochę podsuń do przodu i ograniczy tego sproszka. Koniec C3, wieża C3 oczywiście. Koniec T5, wieża C4. Więc tego się nie odprawiam. A krosi już wieża C1, więc no mam wieżę P4 wprawdzie. Tam C2 pewnie zagram. No to to... O wow, wieża P3. No dobra, okej. Tak. Wieża C3, wieża C3. No nie wiem, co to jest opozycja. Krosi koniec... Może krosi koniec F3, chociaż po koniec F3 pewnie jest... No jakaś równa pozycja. Może nie ma za dużo. A konie 8. No to jest sensowne posunięcie. A jeszcze ktoś tam ma T7 w ogóle. Dobra, odejdź. A nie prosi tam ma T7. Dobra, odejdź na C1. Dobra, będę musiał grać szybciej. Ma skoczka. To jest najgorsze, że ma skoczka i będzie czynił tutaj tym skoczkiem. Tam ma C2. Niestety tego nie chciałem. Trochę nie chciałem to puścić, ale już to puściłem, więc dobra, no trzeba grać. Zaraz może H3 w następnym. H3 król H1, zaraz będzie, żeby przynajmniej mieć lufcik. Zagraj H3, zrób sobie lufcik. Nie kombinuj. Tam ma T7, koniec C3. Tam ma A7, król H1. Zaraz tak. Ta ma E6, ta ma P2, koń C5, koń C7, koń A4, nie wiem co się dzieje, ale zagram to. Tu gdzie duchy, coś co, to jest moja specjalność, sowinkowa. Koń T3. Bardzo dziwna pozycja. Kurczę, może grać. Nie mam duchu, graj tak, nie kombinuj. Ojej. Okej, tak. Jeszcze ci 8 tam. Ojej, tak tam. Ojej. Ojej, co tu się dzieje? Dobra, kaj to. Ojej. I ma tego skoszka. Niedobrze. Dobra, broń się. Trzeba się bronić. Tu H2. Ten skoczek. Koniec T4. Okay. Wieża C2. Ojej, tam ma C1. A, tam ma C2. Nie, jeszcze nie ma tego. O, pi. I wygraj. Ale ciężko padnie. Dobra, wymień, nie kombinuj nawet. Nawet nie kombinuj, zagraj. Ale ja nie mam pionka A. A czemu ja nie mam pionka A? Ja myślałem, że mam tego pionka w ogóle i się nie stropnąłem, że nie mam tego pionka. To ty jestem. Myślałem, że jest pionek A i nie widziałem, że nie ma tego pionka. No dobra, no trudno. Chociaż powinienem to wygrać. Kule 4 i podchodzę królem i wykrywam. Tak, kule 4 i wygraj piątka i wygraj partię. Ciężka partia. Myślałem, że coś podstawię, ale no, to był ciężki typ. Tak, to był ciężki typ, więc miał skoczka, miał mało czasu i myślałem, że coś podstawię. Na pewno też coś podstawiłem, ale udało się wygrać. Jest minimalne powodzenie 2,5. Co jest ważne. Dobra, pytanie, czy powtórzę Letiego, który tutaj no, wciąż działał, bo też zaczął to chroniawczy, czy może zmieni. Minister to bronę. No, udało się. No, pewnie już po tym meczu pewnie ma to już sprawdzić, czy czany wykrywały, czy nie. Na pewno coś musiałem coś podstawić z jego aktywnością. No dobra, zagram to, bo tutaj jest tam w porządku. Tego nie będę zmieniał. Znowu to zagram. Zagram to samo, bo tutaj wydaje mi się, że jest tam ok. No może tutaj coś zmienię. Zagram koń H5. Trochę to zmienię. Koń C3. Nie chcę imitować konie F4. Nie muszę grać konie F4, mogę grać F5. A, mamy takie duch. No dobra, no to
Jak tają, no to wchodzę. Po czemu nie? I po EFTF. F4 bije na F4. Tam H5, F3. Konia F5 nie widziałem, więc może nie mogę. Tak, może dobrze, nie mogę. Może to może, może z tym przesadziłem. Ale mogę to nie przeszkadzać. FE5, koń G4 to nie jest coś, co chciałbym grać. Może też grać koń F4 w sumie. Końce F4, bicie wieże F4 i taka nie jest to idealna pozycja, bo ma skoczki znowu. Te skoczki po prostu nie wykończą. Wiem, że te skoczki na pewno nie wykończą. Dobra, spiję skoczkiem. Tak, tak i nie wiem, no koń A6 sobie. Najwyżej posłał tam tego pionka. Nie wiem jeszcze jak, ale no ponownie, chyba nie dostałem idealnej pozycji, ale no w sumie nie powinienem tak mocno narzekać. Może też tam ma E8. Tam ma E5 chce grać? Nie wiem, co chce grać. Dobra, zagram to. Po piciu, piciu, nie, właśnie nie wiadomo, co chcę robić, bo no w sensie nawet tylko końca i tutaj ten koniec wyjątkowy jest w miarę dobry, więc może nie widział tam E8, bo właśnie biorąc pod uwagę, że jaką mało namysł. No bo przynajmniej wprowadzam wilkę z tempem i to jest istotne, że jak wprowadzę wieżę na E8, to pewnie mieć, nie mieć powodu. No biję tutaj. No właśnie, tu chciałem, po pierwsze może mogę oddać pionka. W sensie spić, znaczy to pionka pewnie będę musiał oddać, ale chcę to zrobić jakoś w dobrej wersji. Może też też koniec E5, wieża F3. Nie, pionka na pewno będę musiał oddać, ale właśnie chcę to tak zrobić, żeby mieć komfort grania dobrej pozycji w końcówce. No, może zbiję po prostu. Nie wiem, czy to jest to, co bym chciał zrobić, ale przynajmniej zagram wieżę E3, potem zagram po wieżę F3, coś wymyślę. Picie, picie, koniec E5, koniec H3 ma wprawdzie. Ale ja wiem, czy to jest takie groźne, no w sensie wygra tego pionka, ale no ma te pionki, ma słabe. Chciałbym wiedzieć, że jak ktoś robi czerwono pole. Dobra, sobie żółte. O. Wow, G4 ruch jest oczywiście ruchem, który chciałbym widzieć, bo nie widziałem tego aktywnego posunięcia. No dobra, zaram koniec E5. Macie F wprawdzie, ale no, mówi się trudno. Tak, czy mogę być. Chyba nie chcę być na C3. Po wieża C3, F6, króla F7, wieża E1. Może trochę ryzykownie stanąć. Staram króla F7, staram na aktywność. No kra to F6 i ewidentnie próbuję właśnie grać na aktywność. Staram może tak sobie. Okej, no jestem bez pionka, ale no właśnie ten pionek na razie nie idzie. A ponownie ma trochę słabą strukturę pionkową, więc no to póki tutaj ten pewnie nie dojdzie do F7, to potem nie powinienem się obawiać. Król H1 jest dobrym posunięciem właściwie. Jak to bym? Koń D3, wieża 4 ma? Może mieć. Nie chciałbym mu tego dawać. Koń E5, chociaż może koń E5. Nie mam dużo czasu, więc no dobra, zaram to. Wieża 4, picie, picie, koń E5, koń H7, wieża H8. I jeżeli dobrze nic nie pozostawiłem, to wykrywam wikule, więc tego chyba nie może grać. Znaczy może, no w sensie wymienić mi przynajmniej tą wieżę, która jest aktywna. Nie wiem, czy to, jak to by to jest, ale no bo graj tak. No stoję całkiem solidnie. Chyba, że podstawiłem konie F5. Mogę podstawić konie F5. Jeżeli bym podstawił konie F5, to może być trochę słabo. Tak, chyba nie w podstawiłem. A chociaż mam wyrzeć G6 w sumie. Tak, może to nie jest takie jasne, bo po koniec w wyrzeć G6 przynajmniej bije pionka na F6 i wciąż ma tą stałą strukturę. No właśnie, tutaj no właśnie chyba mam wyrzeć G6. I to przynajmniej właśnie grozi wieża F6, więc no przynajmniej tego pionka odbije. Fakt, że będzie miał pionka więcej w końcówce, ale nie powinienem znać tutaj źle. Podobnie, chyba nie,
chyba nie widział, chyba nie wierzać jeszcze. Ja też nie widział na początku i trochę mi się opierał z tym ruchem. Tak, właśnie ten pionek atut jest tutaj, to jest jako atut i muszę tego pionka się pozbyć najszybciej. No oczywiście pion tutaj. Oj, pion na H7 i będziemy grać taką końcówkę. No mam aktywność przynajmniej, więc... No, niestety czekam mnie obronę mimo wszystko, staram król G5. Przynajmniej spróbuję zagrać aktywnie. Jest to idealne, ale... No, mówi się trudno, zagram grę z H3. No, żeby mu nie dać H4 przypadkowego. Koniec D3. Pytanie, czy mogę to grać na wygraną? Nie mogę grać z piątkiem. Mam piątkę mniej, więc... no właśnie. Może w ogóle tutaj nic nie ma. Jest. Niedobrze. Dobra, zadaj P6, nie kombinuj. No i chyba będziemy stać. No może koniec C7, H4, koniec G4 to jest równo. Dobra, zagram jeszcze A5. Koniec C2 zagram tak. H4, koniec G4. Tego się nie obawiam. Koniec G2, no tutaj tak królem. No, wydaje mi się, że jestem zbyt aktywny, żeby tutaj... żeby to jest zaczęło. Nie wiem, czy mogę grać na wygraną. Może miałem koń H. Może mogę grać na wygraną. No jeszcze nie jestem. No się zagram tak. Koniecznie zagram. No że powtórzę. Jeszcze myślę, czy... No nie widziałem ruchu koń F3. Tak, nie widziałem tego ruchu. Wydaje mi się, że mogę w ogóle zagrać koń F3 w ogóle cisnąć. I zapomniałem o tym ruchu. Zamiast ruchu koń D7 mogę grać koń F3. No właśnie, tak koniec H7, ale no dobra, bo to z powodem spróbuję zagrać na to koniec F3, bo jeżeli to wchodzi, no to może wchodzić koniec C2, koniec F3. No właśnie, wydaje mi się, że to wchodzi, tak? Koniec F3, C5. O, C5 chce grać? A, ma C5. DCD6, picie koniec D5. No może nie wchodzi. Dobra, zagram to mimo wszystko, jeżeli nie wchodzi, to trudno, ale no kusi ponownie, zarać to pod publikę. Może trochę ryzykować, ale no, kto nie ryzykuje, ten, no zresztą dobra, to dotramy to. No ja to C5, może przesadziłem, no. DCD6. Picie koń D5, tu koń B6. Nie, może przesadziłem po prostu. Ojajaj. Dobra, zaraz B5. Ojajaj. No trudno. C4. Ojej. A, B4. Czas. Kurde, jeszcze czas w ogóle mam słaby. Dobra, tutaj tak. C5, kule 5. A, nie mogę tego trafić. Dobra, tutaj tak. Tak. I teraz pytanie znowu, czy tutaj wygrywa z tym pionkiem, czy nie wygrywa? Bo mam dużo pionków. Pytanie, czy... zaraz tak. Zaraz kule 5. Może to jest emis. Może A4 zagram. No właśnie, A4. Moment, A3 czy B3? A3. Moment, B3? Co? Okej, okay, kule 5. No i chyba zamiast. A, koniec C5 nie wygrywałem? A, C7 miał. A, może nie wygrywałem. Dobra. Dobra, staram jeszcze tak. Spróbuję podrażnić, ale to jest nędzna pułapka. Niestety to jest nędzna pułapka. Zaram T4 i remis. Ajajaj. No właśnie, że nie wygrywam po końcu F5, może... A, ojej, nie przerwaj na czas jeszcze. Tylko nie przerwaj na czas, to byłoby głupio. Dobra, no jeszcze... No będę grał, bo mam tego... No mam tego pionka, ale... No tutaj ciężko będzie. Zagram tak, koniec T3, tak. A jak C2 tam. Tak, może... Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, zagram tak jeszcze. Jeszcze spróbuję się tak przestawić, ale... Tak, król C1. Dobra. Niech będzie.
Nie wiem, czy nie wygrywałem, nie miałem końca F5 w tym momencie. Miałem C7 wprawdzie, może nie wygrywałem. Dobra, jest 3-2, jeszcze 2. Dobra, 3-2, gramy dalej. Jest małe powodzenie, więc no nie jest najgorzej. No dobra. Czy to nie wczytać? Kurczę, potem to nie wczytać tam. Nie byłem przekonany. Dobra, trochę zmienimy tutaj. To jeżeli tą partię bym wygrał, to przynajmniej miałbym no nie są sytuacje. Więc no, wcale zwykle. Albo ma C2, więc dlaczego nie? Dobra, teraz zagram E4. Tutaj będę grał tak i zagram C3 z tego, co pamiętam. Tak, ten bench niestety jest tutaj najlepszy. Ach, no. No, jako ten kredynotowej wiadomo, że będziesz to znał takie sztuści jak 9 haszy, to było do przewidzenia. No zresztą tak grał Janek Tuda z Pośrodziciem i partię zresztą ładną wygrał w miotuce, więc wcale się nie dziwię. No, będę grał standardowo. Być może tutaj potworzę, zagram tam E2 i sobie tłuką. Jeszcze zobaczę. Tak, ktoś tu prosi. W ostatniej E4 jest to, żebym zagrał. O, ja nie mogę, to jest ten, którego bym nie chciał grać. Ajajaj. Dobra, pij na D5. Musi się go troszeczkę ładniej poprosić o to E4. Myślę, że będzie tezę, że tu mi się o to zapewnia skończy po niezapraniu ruchu E4. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, może weźmy do partii. No oczywiście pionka poświęcę, bo dlaczego nie? Pytam o Edward Urałszoba. I potem jedziemy z atakiem. Koń C6, okej. Okay. Jest taki ruch. Spiję koń C6 i liczę na tam o C6, ale to było oczywiście słodna nadzieja. Koń F4. Pewnie nic nie ma, ale mam skoczkę i ponownie skoczek jest tutaj całkiem sensowny. Tak, zrobimy oszadę. Wieża po 8. Zagram wieża. Chciałem wieża to 1 grać. Może grać też po nie 5, żeby nie dać mu tam H5. To, że tu mam opcji. No bo zagram. A, tam to ma A2 jeszcze wisi. Ojej, nie podstaw piątka. Pewnie piątka podstawił. Dobra, zagram to nie 5. To była moja pierwsza myśl, żeby zagrać aktywnie na skoczka, więc to nie może być sobie posunięcie. Moja idea jest jasna, zagram F4 i będę jechał na króla. Nie wiem jeszcze jak będę jechał, ale no z tym skoczkiem no nie oszukujmy się, nie wypada nie pojechać. Zresztą to już może mieć wyżej T1, ponieważ po tam A2 grozi tam E4 i... A, jeszcze wisi na C6, więc... Tak, no więc... Tak. Więc to była pozycja. Tak, i wcale się nie dziwię, że myślę, bo ja chcę zarać wieża AD1 i chcę zarać na aktywność. I jeżeli mi wpuści trochę hetman na E4, to będzie miał bardzo dużo kłopotu, jeżeli nie będziemy przy danej pozycji. Być może cieszę się zagrać. Cieszę się, może być sensowny tutaj, żeby przynajmniej tutaj tą diagonalę zablokować. I pocieszę się, że nie wiem, co zrobię. C5 jest trochę dziwnym posunięciem, bo tutaj no, chcę grać wieża D1 i przynajmniej grać koniec H7. Rozumiem, że chcę odejść hetmanem na B7 być może i grać z tej strony, ale to mogę już pewnie koniec B1 grać i już grać nową przyczonną. Albo nie mogę, bo wciąż ma T6. A, jeszcze może być na E5 teoretycznie. Picie na E5 nie widziałem. Nie wiem, czy to jest groźne. Efeta B2, G6, to ma... Tak. Pierwsza F7, kule F7, szach tu. A nie ma to. Znaczy, dziwne warianty liczę. Dobra. Chciałbym krócej to zagrać, ale jeżeli nie widzę mata,
Nie widzę, ma to. Kurczę, dobra, zagram B3. Tak, nie jestem zadowolony, ale no, przynajmniej tutaj. Właśnie nie wiem, czemu pił. Bo to ja mam myślę, że. Czemu on pił tutaj tego? No okej, okay, zagram wieża F3. Dobra, koń C5, nie wiem, czy to było konieczne. Teraz to znowu przejmuję, bo teraz grozi wieża G3, zagram wieża F1, zagram wieżami. Bardzo dziwny ruch. Też po koniec P5 nie będę oczywiście pił na P5, bo tego końca chciałbym, bo ten koniec jest bardzo tutaj istotną wygrą w ataku, więc no, chciałbym tego końca zachować. Na pewno. Wieża to 8. Mogę grać wieżę F1. Mogę grać wieżę G3 i od razu grać na tamacie 4 i to zrobię, bo to jest duża groźba. Tak, no nic się nie boi. No dobra, graj. Czy graj? Pewnie będę musiał jechać. No dobra, albo tak, albo na jeden, może by odpełnić. Dobra, może odpełnić przynajmniej tego pionka. Będę chciał dać tam H5 i chciałbym mieć tego pionka odpełnionego i tego końca odpełnionego i tutaj. Przynajmniej właśnie. Nie chciałbym dawać jakiejś sztuczki z tama E5. Potem mam tam. A, tam H5, F5, co? To jest nie osobowa. Tam E3. Ciekawe. Wydaje mi się, że dobrze stoję, ale właśnie to nie mam. Pytanie tutaj nie mam. W sensie tutaj muszę się mocno namęczyć. O, w ogóle postawiłem tam H4. Tam H4 spadło to bym trochę. Ajajaj. Nie podoba mi się to posunięcie, bo jest dobre. Zagram wieżę F1. Chociaż nie wiem, czy jest dobre, bo wieżę F4 korze, więc może nie jest takie idealne. Wieża P7. No dobra, okej, tak. Bo tam H5 wygrałem końca 2 i damę. A potem ma E5. W ogóle chyba mam wieża G7 kończy. Bicie wieża G4, dama G5 i wygrywam. Tak, wieża G7 kończy. Król G7, wieża G4, dama G5, bije na G5 i wygrywam. A po drodze właśnie trochę się mat. To i będzie powodzenie 4-2. No dobra, to wygrywam po prostu w ten. No to 8 bije i koniec. No wiesz, a te 7 ma jeszcze, ale to ciężko będzie odpełnić. No, podał się. Mam 4-2. Wystarczy jedna partia i uścisk dłoni prezesa Mateusza Padla stanie się faktem. No będę miał czarne, więc no nie będzie łatwo. Ale mam plan, więc będę się trzymał tego planu. Kietrzy. Ojojoj. Czyli teraz będzie mnie kopiować. Jak już będzie ostatnia partia, to może być ostatnia partia i nie mogę, więc może nie zagrać A4, zagram E5. Koniec G2. Dobra, zagram C6. Zobaczę, co ma tu przygotowane. Może być to, może być to, może być. A, te 4. Ojej. Dobra, K D6. I końcówka. Oczywiście, jak żeby inaczej. Mistrz końcówek Bartosz Soczko i będzie mnie testował w końcówkach, co mi się nie podoba. Dobra, czaj tak. No dobra, no trudno. No, koniec C6, P3. Okej. No tam oczywiście koniec D7. Koniec P2. Ustawię to rozproszę na H6 i na F7. Tak trochę będzie są linie, trochę tak bardziej no, elastycznie. Po co cztery? Może grać A5, ale nie wiem, czy mi się śpieszy z tym posunięciem, zatrzymam konie w 7. Koń C3, no właśnie A5 nie chce się śpieszyć, bo może mieć konia 4 jakieś, chociaż nie wiem, czy to jest takie istotne. Może mam koń D6, wiesz, ten z tej strony się ustawię. Powierza to jeden, może zacząć kula 7. I podstawię konie 4. I nagle
może mieć niespodziewanie kłopoty w prostej pozycji. Nie może grać tak. I ach, ale patrz na posunięcie. A trzy. Właśnie jest 11. W sensie, to jest też, to nie jest taka późna pora na ranie tunie online. Natomiast w normalnych tuniach no są, starzają się tunie, czy nie dużykają właśnie o 11. A właśnie mają ostatnią, znaczy Pytep to skończyłem najpóźniej. Grałem na turnieju w Tasty Sow, to był turniej Netter Open. I tam właśnie A5 będę tutaj walczył. Więc tam grałem właśnie partię, tam pierwszą to zaczynała się o 19:00 i partię kończyłem po północy. I no, niestety w tym turnieju grało się podwójne runty, czyli trzeba powstawać na runtę chyba od 7:00 albo 9:30. A też do tego to chodziło z B4 czy F5. Aktywnie F5. Więc tam też właśnie trzeba było dojeżdżać na salę 13 km, więc no, skończenie partii o północy, a potem granie następnego dnia, no było potwornie ciężkie. Dobra, K4. Znaczy teraz bardzo wkurzający, bo F4 ma koń T5. No to może stanąć trochę nieprzyjemnie. Może muszę, no, nie chcę bić tutaj. Chyba właśnie mam robot, bo F4 ma koń T5 CTED i to może być bardzo problematyczne dla mnie. Być może może być nawet 4. Koń F5, PC, FE, CB, wyżata 7, kule 6, koń z H3. Nie jest to dobra pozycja. Ojojoj, tutaj mocno napnąciłem. Czy mam koń z P3? Nie wiem, dobra, zbiję na F4. Nie chcę być tego, ale właśnie bo F4 miał koń T5 i tutaj stałbym jeszcze gorzej, więc chyba musiałem to grać. Wciąż to stoi źle. Dobra, może być na B4, może coś wymienić, bo żeby mieć mniej wibru. Dobra, zbiję tego. Zagra i koń F6. Może daje wymienić wibru, bo stoi źle. Właśnie z jednym ruchem kula 7 dodałem mu dużą grę. Ale przynajmniej jeszcze nie przekrywam. Powierza 7 zakam, a po koniec 8, a powierza po 8, a po koniec F6 chciałem tym koniem bić. No, ma to ten ruch i spodziewałem się, że może to zagrać, ale no co zrobić. Mam też koń T8 i pytanie, czy chcę może koń T8 zagrać. Ale też nie mam dużo czasu, więc dobra, okej. Koń C8. Mój następny ruch to będzie wyżej T8, więc muszę zagrać kule F1 i kule F2. Albo i nie musi, bo i może zagrać na łapkę. Skończ C6. Kolejna perfitna łapka. Kurde, ta łapka jest potwornie. Czy mam wyżej to 8, koniec C6, koniec H3, koniec H4? Nie ma. Na bazarum koniec B8 najwyżej powtórzę. W sensie nie muszę wykrywać przynajmniej, więc to jest jakiś plus tej pozycji. Zarum koniec C7. W sensie remis mi wystarcza, więc nie muszę kombinować na wygraną. Mogę grać solidnie, więc jeżeli mogę grać solidnie, to nie muszę się obawiać. Chociaż po tym ruchu już mogę się obawiać i mogę się poważnie obawiać. A, to w ogóle mogę po prostu mieć swoją pozycję. Ajajaj. Ta, troń za 4 puściłem totalnie. Ta, mogę tę partię po prostu przegrać. To może grać na aktywność. W sensie, jak nie wiadomo co grać, to przynajmniej szukaj aktywności i licz na to, że zadziała. Koniec H7, koniec G5, zagram koń F5, koniec F5, wyżej to 8, koniec H7, a na koniec H7, koniec G5, koniec F5 mam koń F3 przynajmniej. Może. Albo i nie ma. Jeszcze nie mam pojęcia, czy mam. Koń F3, król F1 ma. A może nie mam tego. Dobra, ta jest szacha zagraj. Zaczekaj, tak, ajajaj. Niedobrze. Chyba jeszcze koń cieszy postawiłem. Chociaż kolej F7 jeszcze, więc może nie postawiłem. Czekaj, tak i walcz za ojczyznę, za naród. No dobra, tak spięty nie może być akurat. No właśnie, no
Okay, to no to mogę zrobić no, w konie 4. Też zależy od D5. Przynajmniej mam jakąś aktywność tutaj. No to zawsze jest gdzieś dobry znak. Znaczy no to mecze nadziei. Nie jest to idealna pozycja. Wiesz, że też król D5 w grze P3 może grać, wyżej F2, król H3 i myślę, że to zagra. A po wieżę C8 zagra, co też jest niezłe. Jestem bez dwóch pionków i to będzie ciężko opełnić. Ale mam jakąś aktywność, więc może uda mi się na aktywności jakoś tu ostać. Król H3, F5 mam. Więc to jest przynajmniej coś. Tak, bo w ogóle po król H3, F5 jeszcze mogę wygrać. Więc chyba muszę grać król G1, co robi oczywiście Bartosz. Oczywiście on jako mistrz stroczków wie, że coś nie mogą zrobić, nawet w takiej pozycji beznadziejnej. A, konie F5 to było świetne posunięcie. Powinienem zagrać może wieża D2, w ogóle to wtedy straciłem tempo. Tak, to może być przegrane niestety. No co zrobić? No dobra, kaj to. H4 w ogóle, no dobra, tak. I kule 4. Na aktywność. I tak ma wieża F6. Niestety ma wieża F6, wieża D2 się grać koń T6 i podstawić, więc nawet tak nie mogę grać. Dobra, tutaj szacha. Ale niestety tutaj będzie ciężko. Król E2 ma. A, tak też ma. No cóż, no, ma się trudno, żyje się dalej. H3, no muszę zbić. I C6 i... No i C6 kończy. Tak, niestety chyba to jest koniec. Tak, bo tam jeszcze szacha, może król G4 zagra, nawet to też wygrywa. No nic. Ciężka partia to była. Tutaj no, zostałem zasłużenie ograny i tutaj nie mogę nic nawet powiedzieć na temat więcej. No dobra, 4-3. Dobra. Macie, chcieliście 4, no gram na 4. Tak, zagram to. Zagram tak. Tak. Więc 9. Kręcie 3, kręcie 6, zagram kręć H3. Kręcie 6, kręcie 4, E5, no dobra, zagram tak. Tak, to pamiętam właśnie, by dać tak i chyba sobie przypomniał ten wariant. O cholendę. Właśnie sprawdzaliśmy to i mówił mi, że kule 2 się gra, ale więcej nie sprawdzałem. Pewnie po końcu C2 jeszcze się grał. O, tak po prostu. Niestety dalej już nie pamiętam, co się grało, więc będę improwizować. No to niestety nie jest dobre, zwłaszcza jeżeli przeciwnik ma dwa skoczki. Co mnie trochę martwi. Pewnie zbiję koń G6, po koncie koń G6. No dobra, zbiję tak. To chyba F4 mi się wydawało, że jest... Nie, F4 chyba było dobre. A może nie jest dobre. No dobra, F4. Moment, czy on to nie przestawił, bo to właśnie mam... Bo tu właśnie mam tą końcówkę, co miał Janek tutaj z królem na F, czyli to mam tą końcówkę, to ja niczym nie zwykuję. No dobra, koniec T3. No to koniec T2. Kraj. No właśnie nawet tutaj nic nie muszę robić. Mogę grać H4 w sumie, jeżeli bym chciał zagrać twórczo. A niestety ja lubię grać twórczo, ale zagram wyżej jeden. Poprawię tą wieżę. W sensie, no nie muszę tutaj kombinować. Koń T5. No okej, okay, A3. Jedyny kłopot, że ma dwa skoczki i no na pewno będzie rano te dwa skoczki. Okej, okay, H4. Powierza 8, zarąb klanie 4, zarąb G3. No mam bardzo komfortową pozycję i też no, wystarczy mi remis w tej partii, więc nawet nie muszę tutaj no, nie muszę się koniecznie spinać, czy muszę wygrywać coś. Konie 4, okay. To nie może być złe posunięcie, skoczek w centrum nie może stać źle.
No pewnie zabra P5. P5 może być niezłe, bo pokoń cały przynajmniej ma jakąś aktywność, więc raczej się nie spodziewam, że odejdzie. Ale jeżeli nie odejdzie, to mam H5, więc to, no, musi też uważać na ten ruch. Zobaczymy, co wybierze. Koń z F8. Właśnie tutaj nic nie muszę robić. Mogę H5, wiesz, H5, G6, więc nawet tego nie muszę robić. Czemu o tym myślę? Zagraj G3. B5. Okej. No to jest jakąś prątę łapać. Może ma jakąś prątę tutaj. No dobra, zaraz koń G5. Wieża 1. Chociaż koń C5 podstawiłem. Koń C5 niestety podstawiłem. Nie widzi tego. Mógł grać od razu koń C5 i miałbym mało kłopotu, chociaż też może grać koń C5 teraz. Nie gra tego. KB4, co? To jest... Też jest niestety posunięciem. Chociaż tutaj mi daje jakieś pola. I zbije. Tak, i tutaj zagram... Nawet nie wiem, co zagram. A... Nie wiem, co tutaj zrobić dalej. Dobra, okej, tak. Ustaw końca dobrze. Okej, koń w pecz. C5, nie wiem jeszcze, co zrobię, ale no, co się wymyśli. O, tak, C5. Może się nic nie wymyśli. A na temat się nie chce bić. Nie chcę mi się oddawać takiego dobrego. Skoczka, ale może muszę. Znaczy końców, ale może muszę. Albo C4 grać. No nie jest. Nie jest to idealne, ale... Tam może po prostu nie jest to idealne. I też nie mam dużo czasu, więc muszę też uważać. Tak. C4. Koń C2, koń C3, bicie, wieża A3. Oj, może to źle pokrywałem. Dobra, muszę to zaraz chyba. Może. Chociaż może powinienem grać nie na C4, może to było dziwne. Co nie wiem, czemu to grałem. To było bardzo dziwne. Okej, tak. C4. No jeszcze nie wiem, co zrobię na C4. W sensie widziałem, że to może grać, ale nawet nie wiedzieć, czemu mi się wydawało, że coś wymyślę. To może być po prostu bez piątka. Ojej, no to chyba mega wypuściłem tutaj. Tak, to je potwornie wypuściłem. No i będę musiał bronić się. Znowu będzie trzeba bronić się, zrobić odpełny częstochowy. No właśnie z Bartoszem jest ciężko. Właśnie zawsze te... On zawsze stoi te dobre motywy. Takie bardzo nieprzyjemne posunięcie znajduje, więc właśnie bardzo ciężko się z nim gra. No dobra, no okej, tak. Dobra w końcu. Tak, i tutaj muszę grać go lewczy. To chyba obawiam F5, no właśnie ma 2 minuty i... I to niestety zrobiłem wszystko to, czego miałem nie robić i to zrobiłem. I teraz muszę liczyć na to, że tą końcówkę obronię. A mam szansę, bo przynajmniej ma te piąty słabe. I więc to nie jest takie jasne, że to wygra tak po prostu. Ale on niewątpliwie ma szansę na wygraną tutaj. No to w ogóle podstawiłem końca 4. Więc to po prostu może być słaba pozycja. No dobra, czekaj, koń tak. Czekaj, tak. No i piąć się. Bo pana Częstochowy się przyda tutaj. Po co robić? W sensie, nie może być na E4 po koniec 4. Nie może grać F6 po koniec T5. Nie może grać F6 po też koniec T5, więc... No to jeszcze nie jest taka totalnie przegrana. Nawet w ogóle, jeżeli zbiję taką... Jeżeli w ogóle zbiję tam piątkę, to mogę ten mieć tą pozycję. Czy mam wieża A1? Może nie ma. Dobra, i tak. No bij i módl się, żeby to zadziałało.
No zaraz na pewno po te dwa koń skierzesz mam, więc może działa to. Tak, może to w ogóle działa i jakoś się trzyma. No mam trochę więcej, więc to jest plus. Tylko muszę grać szybciej, tylko czas powiesz szybciej. Bo jeżeli zacząć wolno, to po prostu będzie temat. A to w ogóle CF chyba po prostu podstawił... A, po prostu podstawił tutaj. Tak, to ja postawił piątka i chyba już nie powinienem tego przerwiać. A, nie podstawił. Kurde, jeszcze tutaj szukasz tych szans. Topet, tak. Smaria, tutaj... Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, kaj tak. No, wiesz, że P1 ma niestety. Nie wiem, czy to jest przegrana, ale no, no wyjdzie w planiu. Może na czas też przegrać, więc tutaj też muszę uważać. Konie 5. Podaw tego. Podstaw, a, koń C2, koń C2 mam? Może. Albo może nie mam po prostu. No nie wiem, co to jest ta pozycja, szczerze. Ajajaj, ale tu namieszałem. No dobra, pi. Kaj to, kaj H5. I zobaczymy, czy to uda się odpowiedzieć, czy nie. No tam zawodnikiem to właśnie umie dać te końcówki, więc no tutaj będę musiał bardzo się postarać. No tak, kaj tu. Taj szacha. Aj, podstaw. Dobra, daj tego szacha. Kurde, 6 koń. Dobra, daj tego szacha. I zagraj. Nie wiem, co zagraj, to nie 5. Daj szacha, jeszcze jednego. Kaj, to nie 5. I postaw piątkę, trudno. Tak. Szacha 4, przynajmniej coś, przynajmniej jeszcze nie da co tego piątka, więc to jest plus, ale mam mało czasu i to może niestety zadecydować nie o tym wyniku. No dobra, no też mam mało czasu, więc a, ojej, końskie 4. Nie podstaw piątka. No i zaraz podstawię, pamiętacz. No koniec, tutaj, końskie 4 wróć. Czemu idę końcem? Czaj królem. Czemu ja w ogóle, czemu nie gram królem? Czemu w ogóle kombinuję? Czemu po prostu nie staję królem w miejscu i czekam na to, co zrobi? Tak, królew 3. W ogóle może być niezłe ustawienie dla mnie, bo... Zobaczymy. Zobaczaj tak. Właśnie pomyśleć, że po 9 też mogę przegrywać, więc tutaj... Właśnie tutaj też mogę, nawet po 9 może być przegrana, więc... A to w ogóle chyba końca w 4 kończyło. Tak. Dobra, zapraj tak. Aj, tutaj postawię. Ajajaj. Końca, czy tak jeszcze mam? Nie mam końca w 4. No dobra, jeszcze nie gra tego. No, tak gra. No ale niestety kurczę tego piątka wygra, co mnie boli i mam też mało czasu. Czekaj tak. Co to było za posunięcie kule 7? Nie rozumiem tego ruchu. Konie 5? Może po prostu zagram koniec, że zagram F5 i spróbuję grać tak. Chyba muszę to grać. Dobra, zagram to. Nie chciałem grać tego. Ma koniec A5, wprawdzie zagram kule C1. To taka F5. Ajajaj, ale ciężka partia, ale gram to, naprawdę gram to, nie gram tego idealnie. Delikatnie mówiąc. Okej, no zagraj tu. Pewnie są powtórzy, dobra, zagraj koń C4. Pewnie zagram król. Tutaj. I tutaj. No to poczekaj, tak. A tak może czytać. Tak, to jest to by mod wczoraj, że może czytać 8 i 10. A to jest to by, to bym to może troszkę wymyśliłem. Znaczy, pragnie.
W sensie może to czekać, bo nic nie może zrobić. No, jedyne, czego się obawiam, to że mi odda na te trzy. I no, to jest całkiem szansowne dla niego, ale na razie nie decyduje się. Być może się zdecyduje prędzej czy później, ale na razie po prostu będę czekał strasznie i liczył na to, że się nie przegram. A to może przykrywać. Ach, o, no. O nie. Jeszcze to nie 6 mam w prawdzie, więc jeszcze tutaj coś się dzieje, więc mam stroszka, więc ten H5? Czemu to zagrałem? To było beznadziejne posunięcie. Konie F4. No dobra, tutaj zagram tak i spiję na gdzieś, nie spiję nawet. Wszystko widzi, kurde, na takim czasie. O! Okej, okay, czas jeszcze. Jeszcze sobie czas. Powtórz. Tak. Zagraj to kulem, wyjdź kulem jak najszybciej. Koniec C4, podstaw kule. Nie postawiłem jeszcze. Dobra, okay, tak. Koniec C5. A! I o Jezus, ale podstawka. O, to boli. Ojej, to bardzo smutna podstawka. Powinienem przynajmniej ten oddać. Dobra, będę uczciwy, przynajmniej tutaj poświęcę, bo nie będę ten. Uważam, że nie zasłużyłem na wygraną w tej partii. Ojej. No smutna partia. Trochę się czuję głupio z tą partią, nie ukrywam, bo uważam, że powinna być to gra 4-4. Gratulacje, Kacprze, dla ciebie za zwycięstwo. Ale to takie no, smutne zwycięstwo to było. No, ale to wiesz, to jest element gry, nie? Zdarzają się takie sytuacje. Pewnie tam z Mateuszem, co? Będziecie jakąś rozmowę sklejać. To zapraszam wszystkich na kanał chess24.pl, wam tutaj linka wkleję. No, ciebie Kacprze do Mateusza zapraszam. No i podzielisz się pewnie wrażeniami. I przede wszystkim powodzenia dla ciebie w głównym turnieju Bartel Blitza. Dziękuję. 4 Polaków będzie. Ty, Bartosz, Mateusz i Duda. No i zobaczymy, kto najdalej zajdzie. Dobrze, widzowie, na chess24.pl będzie rozmowa z Kacprem, czy z Bartoszem też, myślę, że też. Więc tam wysyłamy, a dla ciebie Kacprze jeszcze raz gratulacje i do zobaczenia. Do zobaczenia.